Mi się wydaje, że to są studia jednak dla pasjonatów. Znaczy, że no, trzeba lubić historię, żeby ją studiować. Mi się wydaje, że jak ktoś idzie na prawo na przykład, to nie musi być, mieć obsesji na punkcie sprawiedliwości, czy fascynować się mowami obrończymi, czy przepisami. Tam się, to są takie studia, na które może, no, może pójść w pewnym sensie każdy ogarnięty. Natomiast, żeby studiować historię, no, trzeba rzeczywiście się czymś w tej przeszłości pasjonować, bo jest to jednak, to są dosyć takie studia wyczerpujące i wymagające. To nie są studia, przynajmniej za moich czasów tak było, że tak jak słyszałem kolegów, którzy studiowali na innych wydziałach, no że nie chodzili w ogóle na zajęcia, potem zdawali egzamin i cześć. No na historii jednak jest, tych egzaminów tak nie można moim zdaniem zdać, jak się nic nie robi. To są takie studia, które otwierają na świat, no pewnie się o każdych studiach tak się mówi, ale no to jest jednak taki trening patrzenia na ludzi, jak ktoś się interesuje, czyli no nie wiem, jak ktoś ma jakieś psychologiczno-socjologiczne skłonności, no to tu znajdzie coś dla siebie. Ekonomia, polityka, no wszystkie właściwie dziedziny, z którymi my się tutaj borykamy na co dzień, w tej historii można odnaleźć. Wystarczy spojrzeć na polską klasę polityczną, znaczy po studiach historycznych są zarówno Donald Tusk, jak i Antoni Macierewicz, znaczy to obsługują studia historyczne. Szeroki wachlarz polityczny nawet. Ja najpierw pracowałem w reklamie, poszedłem pracować, znaczy w ogóle najpierw równolegle z pisaniem doktoratu zacząłem pracować w reklamie i potem po reklamie, znaczy najpierw odrzuciłem ten doktorat, a później odrzuciłem reklamę, no bo to też jest kawał ciężkiej pracy. Poszedłem do pracy w prasie, pracowałem w tak zwanej prasie kolorowej, byłem sekretarzem redakcji. Potem zacząłem robić z kolegą takie programy właśnie historyczne, można powiedzieć, to są czasy przedinternetowe, a my byliśmy już bardzo, moim zdaniem, w myśleniu internetowi, taka historia na wesoło. I robiliśmy programy o historii, takie właśnie fabularyzowane dokumenty o historii Polski. To się nazywało Było, nie było, a potem kręciliśmy takie programy o historii Warszawy, błyskawiczny program historyczny, z którego wypączkowała książka, dwa tomy żeśmy wydali tych, taki można powiedzieć historyczny przewodnik po Warszawie. Po czym zacząłem pisać do radia skecze, poszedłem jakby, stałem się komediantem. I potem trafiłem, znaczy i później z kolegą pisaliśmy, współtworzyliśmy coś, co się nazywało Pożar w burdelu. To była grupa kabaretowo-teatralna, która przez parę lat tutaj komentowała jakby wydarzenia w Warszawie i w polityce. No i teraz napisałem książkę o historii rodziny. Znaczy mam wrażenie, że trochę się działo w tym życiu moim. Wróciłem w pewnym sensie do historii teraz, można powiedzieć. Znaczy, że ja tej historii nigdy nie uciekłem, no bo jak robiliśmy te programy historyczne, to była to jakby praca z przeszłością, no ale były to wygłupy. No teraz napisałem książkę o historii rodziny swojej. I tak czuję, że mimo, że jestem historią zmęczony, że ja od historii nigdy się nie oderwę. Znaczy, że choćbym ile bym nie deklarował swojego zainteresowania, nie wiem, sztuczną inteligencją, przyszłością pracy, czy nie wiem, przemianami socjoekonomicznymi współczesnymi, to ja zawsze będę miał tą perspektywę, że ciekawe, bo za czasów Juliusza Cezara coś, więc nie ma ucieczki.